I po tarczy, tak naprawdę, czy może inaczej, Polacy zrezygnowali bardzo szybko z tarczki i doszli do przekonania, że druga ręka jest potrzebna. Trzeba w niej mieć pistolet, trzeba w niej mieć ladziak, trzeba ją używać. I Polacy tak naprawdę doprowadzili do zmiany, czy zaadaptowali ten system walki w sposób, który był pomiędzy Europą a Wschodem. I to, co było takiego nowatorskiego, to w miejsce tej aktywnej tarczy, czy tarczki, weszły cięcia. Cięcia, które stanowiły tak naprawdę zasłonę. W szabli klasycznej, panowie będą za chwilę pokazywali, wszystkie zestawy są statyczne. Tutaj wychodzimy zestawą na zestawę. Nie czekamy na nią, tylko uderzamy w zestawę. To jest ten krzyż, który pokazywaliśmy. Jak możesz, Kasper, pokaż teraz cięcia. Krzyż górny, krzyż dolny i wróg. Dolny. To jest górny krzyż, dolny krzyż i wróg. Proszę zwrócić uwagę, że do tak walczącego rycerza bardzo trudno podejść. Do tego dochodzą cięcia, które są, może pokażemy, płaszczyźnie poziome, czyli horyzonty. I to, co było charakterystyczne dla szabli polskiej, czyli krojenie. Może pokażemy krojenie. Wszystkie te cięcia służyły temu, żeby obejść przeciwnika i tak naprawdę wykorzystując krzywiznę szabli, nie stracić płynności ruchu, a jednocześnie uderzać ze wszystkich stron. Ta krzywizna szabli tak naprawdę pracowała we wszystkich kierunkach. Ona broniła, a jednocześnie napędzała ruch. Może pokażesz. To, co było charakterystyczne dla szabli tej prostej, szabli krzyżowej, to to, że tak naprawdę nie walczono dystansem, tak jak w kółkach zakopnych. Tu tak naprawdę szukano jak najbliższego dystansu. Szabla, która była bronią sieczną, tak naprawdę najlepiej czuła się wtedy, kiedy byliśmy blisko. Ona wtedy, o proszę, to jest taki dystans, w którym szablę można wykorzystać. Tego nie potrafili robić inni, którzy walczyli bronią kożną. Kacper może pokazać, jak to wygląda. Charakterystyczne było też to, że był troszkę inny charakter, złe słowo charakter, inne chodzenie. Tak naprawdę w tej szabli, którą panowie później pokażą, chodziliśmy odchodzono krok na krok. Tutaj raczej szukano obejścia, czyli szukano zejścia tak, żeby minąć cięcie i jednocześnie próbować uderzyć z boku, z tyłu. Może pokażemy. To może pokaż krok. Szable sportowe mają uwagi takie, bardzo łatwo trafić, bardzo łatwo odsłoniętą rękę, bardzo łatwo zrobić wypad. To w tej szabli
początkowej, proszę pamiętać o tym, że rycerz był uzbrojony, był okutany w zbroję, miał karbasz. Tak naprawdę samo uderzenie, zresztą Włosi bardzo często tak próbowali. Jak Państwo wiecie, to od Zygmunta Starego włoscy szermierze starali się dojechać do Warszawy. Jakoś nieszczególnie im to się udawało, bo w połowie drogi zawsze trafił się jakiś szlachcic, który uczył ich, prawda, szabli polskiej. Bardzo często próbowali właśnie atakować tą rękę, bo to jest pozycja, która jest troszkę inna niż szermierce późniejszej czy szermierce skokowej. Ale jak mówią włoskie traktaty, szabli, która jest w ruchu, już się nie zatrzyma. Można nawet trafić. Proszę pamiętać o tym, że były karwasze, ale tego ruchu, prawda, to idzie z całego ciała, już się nie zatrzyma. I tak naprawdę ta szabla później zaczęła przeradzać się w szablę pojedynkową. Tą szablę, którą będą pokazywali panowie. Państwo macie jakieś pytania albo troszkę, aby spróbować?